Dobry wieczór Państwu. Jesteśmy. Dobry wieczór Państwu. Dlaczego Kościół zatrudnia ludzi na czarno? Czy księża i zakonnicy mają kontakt z tymi, którzy odeszli z kapłaństwa? Dlaczego księży przenosi się z parafii do parafii? Czy to prawda, że księżom nie wolno przyjaźnić się z kobietami? Mnóstwo dziwnych, różnych, trudniejszych i prostszych pytań. Trochę taka pozostałość po Q&A z księżmi, dzisiaj bez księży. Myślę, że nam wszystkim się przyda. Oczywiście nie wiem, czy to będzie najambitniejszy program w historii, ale czyż tam się nie należy chwila oddechu, proszę Państwa. Za chwilę startujemy, tylko się muszę z Państwem przywitać, a Państwo się muszą zebrać. Ania Marzycielka, pierwsza Monika i 74 na podium, czyli grzmiąca dwa razy na podium. Gratuluję. Pani Gabriela czeka na zapowiedziany spokojny wieczór. Pani Tomira wie, gdzie jest grzmiąca. Mówi, że niedaleko Koszalina. Dobrze wiedzieć. Proszę Państwa, z geografii też się uczymy. Atom pyta w dniu wczorajszym katolicka telewizja EWTN, czy jak to się tam czyta, zamieściła wywiad z arcybiskupem Dzięgą, który występuje tam jako gość honorowy, autorytet moralny. Proszę zabrać głos w tej sprawie. Ja szczerze mówiąc tego nie widziałam. Pierwsze słyszę. No ale obawiam się, że będę musiała zajrzeć. Cóż zrobić? Ktoś to musi zrobić dla Państwa. Dzięki za informację. Sprawdzimy. Myślę, że jestem, pamiętam, czekam. Wojtek z Berlina, skarbnik z Biskupina ze Swarzędza. Tomek dzisiaj na żywo z Oławy, pani Ewa z Rabki. Byle nie było przebijane na drzwiach kościoła niebotyczne patriota. Pan Tadeusz w wiosennej aurze. Pani Magdalena widziała, czytała ten wywiad, mówi, że zgorszyły ją komentarze. Pan Henryk pyta, o której trzeba być, żeby pierwsze miejsce zająć. Otóż, panie Henryku, trzeba kliknąć subskrybuj na moim kanale na YouTubie, potem kliknąć dzwoneczek powiadamiaj. I wtedy, kiedy tylko założę transmisję, to kiedy ją już wprowadzę, że wiadomo, że ta transmisja będzie, to pan dostanie powiadomienie i wtedy się można zameldować. To też dla Państwa informacja, że warto ten kanał na YouTubie subskrybować. Pan Janusz jak zwykle zachęca do udostępniania, lajkowania. Bardzo, bardzo dziękuję. 74 pisze, że ta grzmiąca jest między Strykowem a Brzezinami. Razem się uczymy geografii. Dobrze, sprawdzam, czy jest Facebook. Jest. Rafał pierwszy z Facebooka, pani Magdalena z Facebooka, Elżbieta z Facebooka. Niebotyczny patriota pisze, że ekstra pomysł, taka dogrywka. No, zostało trochę tych pytań i pomyślałam, że skończymy to sobie. Ksiądz Jakub pisze, mimo że bez księdza to przyszedłem, nie byłbym sobą. Księża w komentarzach bardzo się prawdopodobnie przydadzą. Ksiądz Marek z Kinią jest też. Pani Anna pyta, dlaczego Kościół zatrudnia ubranych na czarno, na czarno, na czerwono, w różnych kolorach. Chciałam powiedzieć tęcz, ale nie powiem, proszę Państwa. To jest program Reportaż z Wycinków Świata, Monika Białkowska. Zapraszam serdecznie. Tak, robimy dzisiaj dogrywkę pytań. Również z tego powodu, że uznałam, że przyda nam się trochę odpoczynku, trochę oddechu. Przepraszam, w czwartek nie będzie programu. Nie będzie programu, bo muszę wyjechać. Można zanotować sobie w kajecikach, że mnie nie będzie. No a od przyszłego poniedziałku, proszę Państwa, zaczynamy ciężką orkę. Ciężką orkę, albowiem chyba 12 zaczyna się posiedzenie KEP i Państwo wiedzą, że na pewno będzie o czym rozmawiać. Pani Joanna zauważa kolczyki nowe. One nie są nowe, one są z Aten jeszcze, jesienią przywiezione, ale rzeczywiście chyba ich nie zakładałam. Co jeszcze miałam Państwu powiedzieć? Miałam Państwu przypomnieć o Instagramie, subskrypcjach, komentowaniu, o tym, że można do grona patronów dołączać i to, co się dzieje na tej grupie, coraz bardziej mnie przekonuje, że warto dołączać do patronów. Ja czasami dostaję zgłoszenia do grupy dla patronów, że ktoś chce wstąpić, ale to tak nie działa. To działa tak, że najpierw trzeba wejść na patronite.pl, dołączyć do grona patronów, patronów, czyli do wspierających ten program regularnie, i tam Państwo dopiero dostają tajne hasło, które pozwala wejść do grupy, więc to w ten sposób działa. Oczywiście wirtualna kawa też działa, to też Państwu podrzucam tutaj w komentarzach. Siostra, jakaś tu mi siostra mignęła z Warszawy, też serdecznie witamy. W czerwcu będzie spotkanie.
u Dominikanów, znaczy organizowane przez Dominikanów poznańskich na początku czerwca, gdzie o siostrach zakonnych będziemy rozmawiać we dwie, ja i siostra Karolina Bauman. Proszę ten początek czerwca, pierwszy wtorek czerwca bodajże, zarezerwować sobie, bo to może być bardzo ciekawe spotkanie. Kolejny drobiazg, który chciałam powiedzieć, ja dzisiaj taki będę chyba rozproszona nieco. Pomyślałam sobie, proszę Państwa, takiej jednej rzeczy, która mi nieco podnosi ciśnienie, bo arcybiskup Dzięga, jak sobie mówiliśmy, no jest autorem i inicjatorem tych ekspertyz prawnych dla Konferencji Episkopatu Polski, które to ekspertyzy prowadzą do wniosku, że nie musimy i nie będziemy płacić odszkodowań. I teraz zagadka logiczna jest taka. Czy jako Konferencja Episkopatu Polski możemy się odcinać od działań arcybiskupa Dzięgi, czy możemy uznać kary na niego nałożone, a jednocześnie kontynuować jego myśl prawną na temat skrzywdzonych? Czy to się logicznie trzyma kupy? Czy jednak jeżeli uznamy, że człowiek, który tę linię prawną nam zaproponował, jest winnym nadużyć wobec skrzywdzonych, to jednak tę linię prawną trzeba przemyśleć? To ciekawe. Pawełek przyszedł tutaj i pyta, że na czarno zatrudniają i mi tutaj jakąś głowę straszliwą w ogóle. Zawsze przychodzą znajomi wtedy, kiedy ja tutaj żadnych intelektualnych mądrości nie zamierzam Państwu rzucać. Chciałam też powiedzieć, że nie będziemy śledzić apeli, listów, odezw przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Jako że te apele i odezwy pojawiają się ostatnio częściej niż nasze programy, księże arcybiskupie, przepraszam, no my po prostu nie nadążymy. Doceniam zwłaszcza tę godzinę nowenny, 21.20, to prawie jak 21.15, jestem dumna. Ktoś z południowej Karoliny pozdrawia? Proszę Państwa, proszę tutaj nie szczuć, tu dopiero stokrotki zaczynają kwitnąć. Dobra, Państwa pytania, które nie były zadane w poprzednim programie, bo zadane być nie zdążyły. Jeżeli Państwo zdążą z następnymi, to spróbujemy. Pani Marta, spróbuję to jakoś uprościć. Dlaczego przez fakt, że jestem Polką, muszę teoretycznie się modlić i nie wódź nas na pokuszenie? Podobno papież zostawił w tej kwestii kwestie kościołowi każdego narodu z osobna. Czy moja wiara zależy od mojej narodowości? No, za tym się nie kryje chyba żadna wielka zmiana wiary. To jest kwestia określenia i wiemy, w co wierzymy. Używamy takich, a nie innych słów, więc niczego tutaj nie musimy. No po prostu zmiana oficjalnej modlitwy wymaga zmiany dokumentów, orzeczenia, episkopatu, zebrania się i tak dalej, i tak dalej. Więc się tego pewnie doczekamy za jakieś 30 do 50 lat, biorąc pod uwagę, jak był wprowadzany chociażby Sobór Watykański II, ale nie bym nie robiła z tego jakiejś wielkiej sprawy. Grunt, żebyśmy my wiedzieli i rozumieli, że mówiąc słowa nie wódź nas na pokuszenie, co mamy na myśli, że to nie Bóg nas wodzi na pokuszenie, czy stawia przed nami jakieś wielkie pokusy. Paweł pisze, że KEP pod postem o nowennie za ojczyznę nie wyłączył komentarzy. Nie, proszę skomentować, dlaczego nie są wyłączone. Prawdopodobnie zapomnieli albo nie zauważyli. To się tam nie zdarza. Kuba pisze, że 21.15 i 21.20 to prawie jak 21.37. Prawie, proszę Państwa. I kaszle pan Kuba, nie pan Kuba, od półtora miesiąca. Ja z gardłem chodzę i próbuję się ogarnąć. Pani Beata spóźniona, pani Beato, to dzisiaj nie będzie bardzo poważny program. Też pani Marta pytała o to, dlaczego powinny nam mówić Maryja, kiedy po angielsku jest Mary, jak każda inna Mary, po hiszpańsku Maria, jak współczesne kobiety, nie wspominając o hiszpańskich Jezusach. Rozumiem, że wiara wpływa na kulturę, ale czy kultura musi wpływać na wiarę, wiara jest ponadto i tak dalej. Ja mam wrażenie, że znowuż jesteśmy na tym samym poziomie, po prostu zwyczajnie imion. Pamiętajmy, że chrześcijaństwo nie jest religią abstrakcyjną, tylko jest religią, która jednak wchodzi mocno w daną kulturę. Mi, prawdę mówiąc, nie wiem jak Państwu, ta Maryja absolutnie w niczym nie przeszkadza. Wręcz przeciwnie, to jest wygodne, że zawsze wiemy, o kogo chodzi.
Pani Anno. Pani Anna pisze, że płodność kobiety jest największa niedługo przed menopauzą, a płodność intelektualna biskupa tuż przed emeryturą. Cóż za złośliwości. Szczerze mówiąc, zastanawiam się też, czy w Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce jakikolwiek urzędnik zgodził się w ogóle zarejestrować takie imię jak Jezus? Myślę, że nie. Że to byłoby niemożliwe i nie jest to kwestia wiary, tylko i wyłącznie kwestia kulturowa. I nie bardzo rozumiem, dlaczego i w jaki sposób miałoby to wpływać na to, jak ja wierzę i czy ja wierzę w Jezusa i w jaką Maryję wierzę. Tutaj prośby o to, żeby barki nie śpiewać. Pani Anna proponuje wersję Miriam. Wersja Miriam jest bardzo ładna i też jest prawidłowa. Naprawdę nie, ja bym tego absolutnie nie demonizowała. I nie wiem, czy jak Hiszpanie i Anglicy mówią Mary i Maria, to czy wiedzą, o kim mówią. Nie mam pojęcia. Dla mnie ta Maryja jest urocza, po prostu. Nie mam z nią absolutnie żadnego problemu. Pani Anno, tu dzisiaj nie będzie co nadrabiać, obawiam się. Pani Teresa pyta, dlaczego zakonnicy będący na rocznym urlopie od wspólnoty, w czasie którego powinni rozeznawać co dalej z ich powołaniem, lansują się w internetowych rekolekcjach, podkreślając ciągłą przynależność do zgromadzenia. Ja tak podejrzewam, że gdzieś za tym pytaniem się kryje jakiś konkretny zakonnik lansujący się, skoro pada tutaj takie określenie. Ano dlatego, że jeżeli jest na rocznym urlopie, to nadal formalnie należy do danego zgromadzenia i ma prawo nadal nazywać się zakonnikiem. Jeżeli ksiądz jest na rocznym urlopie, czy to zdrowotnym, czy jakimś takim dla rozeznania, to nadal ma prawo odprawiać mszę świętą. To nie jest ani żadna kara, ani jakieś wydalenie, więc absolutnie formalnie ma prawo używać tej swojej przynależności. Pani Joanna pisze, że córka w szkole miała koleżankę Miriam. Jestem ciekawa, co by było, gdyby jakiś hiszpański Jezus przyjechał do Polski i zaczął tutaj mieszkać z takim imieniem. Jakbyśmy to dźwignęli i jak on by to dźwignął. To jest interesujące. Anna Maria. Dlaczego w kościele hierarchicznym tak często łamie się prawo i w ogóle nie ma z tym najmniejszego problemu? Podpunkt pierwszy. Zatrudnianie ludzi na czarno lub płacenie dochodu pod stołem albo pielgrzymki, czyli prośba o przyniesienie kilkunastu tysięcy w godówce, żadnego rachunku. A gdy się wspomina o tym, to zdziwienie, czemu nie powiedzieliśmy o tym na pierwszym spotkaniu. Państwo już w grupie dla patronów próbowali na to odpowiedzieć i rzeczywiście najprostsza odpowiedź jest taka, dlaczego się łamie prawo i nie ma z tym problemu, bo można. To znaczy formalnie to tak Kościół jest tutaj w pewnej niszy. Ja szczególnie zwracam uwagę na to, kiedy gdzieś jakiś czas temu był wypadek, pan spadł ze stropu kościoła i mówiono wtedy o tym, że był wolontariuszem. Oczywiście głęboko wierzę w to, że był wolontariuszem, prawdopodobnie był pracownikiem zatrudnianym tak jak wielu na czarno. Proszę Państwa, to się myślę, że wiąże po pierwsze z tym, że można, tak? I że my jesteśmy wciąż przyzwyczajeni do tego, że w kościele dostaje się pieniądze do ręki. Po drugie, dlatego, że zatrudnienie pracownika oznacza płacenie mu również wszystkich ZUS-u, ubezpieczeń i wejścia w cały ten system, co wymaga zapłacenia mu jeszcze więcej. I często taka gospodyni albo organista ma do wyboru, albo dostanie połowę swojej pensji, bo reszta pójdzie na ZUS-y, bo proboszcz ma na niego określony budżet. I albo ten człowiek dostanie wszystko do ręki, czyli te 2,5 tysiąca miesięcznie, albo proboszcz postanowi zapłacić ZUS-y i ubezpieczenia i wtedy ten organista dostanie 300 zł miesięcznie, bo proboszcz powie, że więcej w budżecie na niego nie ma. Żebyśmy tego znowuż nie demonizowali, to musimy pamiętać, że są jednak parafie i coraz więcej parafii bardzo tego pilnuje, żeby pracownicy byli jednak zatrudniani legalnie.
Ja Państwu opowiadałam, że słyszałam o parafii, gdzie były zatrudnione nawet dwie gospodynie, bo proboszczowi z wyliczeń wyszło, że gdyby miała tam pracować jedna, to by przekraczało etat, nie chciał jej obciążać, więc były zatrudnione dwie panie, tak żeby to wszystko było legalnie. Bardzo często są to po prostu zatrudnieni emeryci, są to zatrudnieni renciści, którym nie trzeba płacić już tych dodatkowych świadczeń i ZUS-ów. Tak to wygląda. Jeżeli chodzi o płacenie pod stołem, to jest strasznie trudne do rozliczania. Przede wszystkim dlatego, że w kościele księża są przyzwyczajeni do tego, że między sobą płacą sobie trochę poza systemem, płacą sobie co łaska. Na przykład za rekolekcje, za wygłoszone gdzieś homilie. No to nie jest zatrudnianie formalne księdza, tylko to jest danie mu co łaska kościelnego. No więc jeżeli przychodzi teraz świecka i też coś mówi, no to też dostanie co łaska, bo nawet nie bardzo wiadomo, jak tutaj taką umowę podpisać. I prawdopodobnie, jeżeli chodzi o pielgrzymki i inne tego typu historie, o które pani Anna pyta, to coraz częściej, tak samo jak w szkołach, te pielgrzymki są już organizowane przez zewnętrzne biura podróży, bo to jest wygodniejsze dla księdza zlecić to zewnętrznemu biuru niż organizować to samemu. Zresztą takie organizacje samemu, jak wiemy, kończą się często bardzo, bardzo źle. A tam, gdzie ksiądz się sam zabiera za organizację, to robi to na takich układach towarzyskich. Myślę, że problem nie tkwi tutaj w samym tylko kościele, ale problem tkwi w tym, że system prawny na takie działanie wciąż jeszcze pozwala. Więc to nie są często działania nielegalne, tylko działania w takiej niszy, która dla kościoła wciąż istnieje. I oczywiście pozostaje pytanie o moralność tego, bo to Kuba o tej dziurze moralnej tutaj pisał, niszy kościelnej. Pytanie pozostaje o moralność właśnie wtedy, kiedy pracownik jest zatrudniony, a nie ma odprowadzanych świadczeń. Kiedy pracownik jest zatrudniony, a dostaje wynagrodzenie poniżej średniej krajowej. Kiedy mówi się o kimś oficjalnie, że jest na wolontariacie, a nie ma podpisanej żadnej umowy. No wtedy rzeczywiście są to rzeczy niemoralne, albo to, o czym mówiliśmy sobie nie jeden raz, czyli o katechetach i katechetkach wykorzystywanych do pracy na parafii, no bo ksiądz przecież dał pracę w szkole, to znaczy, że na parafii już ten człowiek ma pracować za darmo. Pani Anna Maria pisze tu jeszcze, zastanawia mnie, jak to jest, że gdzieś się da, żeby taki organista czy kościelny miał stałą pensję, a gdzie indziej nie. Nie ma na to składek parafian na ten konkretny cel, to są po prostu składki, które wpływają na utrzymanie kościoła i proboszcz musi dzielić tym, co wpada mu do koszyczka. Nie wiemy do końca, ile do tych koszyczków wpada i czy rzeczywiście parafię stać, czy jej nie stać na legalnego pracownika, dlatego ja bym tutaj optowała po prostu za jawnością finansów w parafii, żeby była jasność, czy nas na organistę stać, czy stać nas na organistę tylko w niedzielę, czy stać nas na organistę raz w miesiącu, a jeżeli drodzy parafianie chcecie, żebyśmy mieli organistę codziennie, to proszę bardzo, tu są rachunki kościoła, potrzebujemy tych pieniędzy więcej. To byłoby wtedy jasne, uczciwe postawienie sprawy. No uważam, że nielegalne zatrudnianie ludzi jest tutaj bardzo... bardzo istotną rzeczą. Oczywiście, jak pani Joanna słusznie zauważa, jeżeli ktoś w ogóle wpadnie na pomysł, żeby ich zatrudniać, ale znowu odnoszę wrażenie, no nie prowadziłam w tej kwestii żadnych badań oczywiście, odnoszę wrażenie, że to pokolenie proboszczów, którzy zostawali proboszczami już pierwszy raz 3, 5, 10 lat temu, dzisiejszych 50-latków, doskonale zdają już sobie z tego sprawę. Więc jeżeli mamy do czynienia z jakimiś takimi patologicznymi rzeczami, to raczej w pokoleniu tych proboszczów odchodzących, gdzie ten organista grał zawsze i jeszcze będzie grał, dopóki ma siły naciskać klawisze.
Nie wiem, jakie Państwa są doświadczenia. No tak, Kuba pisze, że wynagrodzenia jakiejkolwiek osoby są dochodami, ale mogą być też potraktowane jako darowizna, Kuba, bo tak to można równie dobrze traktować, tak? I wtedy rozlicz z tego. Nie ma... Proboszcz może powiedzieć, że dał darowiznę, nikt tego nie skontroluje i system jakby prawa nie wchodzi w tą przestrzeń kościelną, chociaż powinna. Pan Tomasz zauważa, że owszem, powinny być wyższe standardy. Marwil w kościele nazywa się to grzechem wołającym o pomstę do nieba. Jak najbardziej zatrzymywanie zapłaty, płacenie takich pieniędzy, jakie dostajemy w kościele bardzo często. Ja się z tym zgadzam. Widziałam ludzi naprawdę wykorzystywanych, pracuję z bardzo wysokimi kompetencjami, z bardzo unikalnymi kompetencjami wręcz, którzy pracowali za takie grosze, że byłoby mi wstyd się przyznać, że komuś tak płacę. Zapomniałam o jednej rzeczy. Pani Magdzie z Poznania bardzo serdecznie dziękuję, bo jak wczoraj tam mówiłam, to dostałam w prezencie poduszkę i ona jest przedziwna. Położyłam ją tu, żeby podziękować i tak mi uciekło. Prawda, że śliczną dostałam poduszkę? Komentarz też z Państwa, że w archidiecezji poznańskiej najczęstszym argumentem jest, że parafii na to nie stać. No zależy to od tego, jak wyglądają rzeczywiście te parafie i od tego, jak proboszcz ustawia swoje priorytety i czy rzeczywiście wypłacenie pensji ludziom tym priorytetem jest. Ktoś żartuje, że to jest przecież na chwałę Bożą i w ogóle nie powinno być odpłatne i że to jest szantażek emocjonalny. Jest. Ja w życiu raz w pracy zawodowej zresztą usłyszałam, że to było za dawnych rządów, żeby nie było, nikt z moich obecnych pracodawców i przełożonych już nie jest w tym gronie, usłyszałam, że no jak to się upominają o podwyżki, przecież to jest praca dla misji. Tak to właśnie wygląda. Paweł proponuje elektronicznego organistę. Ty sobie tego elektronicznego organistę. Tak, codziennie się nie da, pan Henryk zauważa, organista musi mieć dzień wolny. Inne propozycje z tymi pieniędzmi to było to, że być może jest tak, że podświadomie wielu księży będzie uważało, że najlepiej, żeby wszyscy wszystko robili za darmo albo w ramach wolontariatu. I pisze, że koleżanka często pisze ikony, ma ciężkie przejścia przy negocjowaniu cen za jej pracę, a przecież musi z czegoś żyć. Myślę, że to jest właśnie taki dosyć trudny moment do przejścia, kiedy mamy do czynienia z pracownikami wysoko wykwalifikowanymi, którym trzeba zapłacić nie jakieś pieniądze, ale że trzeba im zapłacić duże pieniądze, że trzeba im zapłacić solidne i godne pieniądze. To chyba jest wciąż większy problem do przejścia niż zapłacenie najniższej krajowej pani gotującej obiady, bo to już chyba wszyscy mniej więcej wiedzą. Darowizny są opodatkowane, pani Karolu, od pewnej kwoty, to tam zależy ile tego jest od jednego ofiarodawcy. Nie gadajmy o podatkach, jakby nie jestem do tego tematu jakoś specjalnie mocno przygotowana. Te wysokie kwalifikacje to są, nie wiem, kwestie zrobienia porządnego plakatu, kwestie zaprojektowania jakiegoś logo, kwestia wykonania jakiegoś takiego niepowtarzalnego dzieła i stąd się bierze, mam wrażenie, cała masa kiczu, tandety w kościele, bo kiedy specjalista, na przykład od ikon, stawia wysoką cenę, ona się okazuje dla proboszcza zaporowa, a niegodna. No więc proboszcz stwierdza, że pan Józiu, który tu mieszka naprzeciwko kościoła, zrobi to równie dobrze. No i ten pan Józiu niestety to robi. Więc tak wygląda nasz kościół. Na ile w związku z tymi pieniędzmi księża wiedzą, jak wygląda życie normalnych ludzi, że ci, co nie mają łaski pracy zdalnej na pracę i dojazdy, poświęcają ileś tam godzin, a oprócz wspólnoty godzin może chcą się przebranżowić, więc nie są na każde życzenie parafii. Proszę Państwa, ja bym powiedziała tak. Z jednej strony prawdopodobnie nie wiedzą, a z drugiej strony nie róbmy sobie z tego takiego straszliwego argumentu, bo każdy z nas jest w takiej sytuacji, że inny mu powie, nie rozumiesz normalnych ludzi.
Ja też nie dojeżdżam codziennie do pracy i czy to sprawia, że nie możemy rozmawiać? Myślę, że tutaj jest problem braku jakiejś wymiany informacji zwrotnej i powiedzenia księdzu, słuchaj, nie mogę przyjść, bo ja jednak muszę dzieciom ugotować obiad, a nie być na każde wezwanie. Też Państwu kiedyś opowiadałam o jednym panu, który przyjmując księdza w domu, ksiądz się zachwycił, o jak to wspaniale, że mężczyzna gotuje tutaj, a mąż tylko fuknął znad tej kuchni, a co ma robić, jak żona wiecznie w kościele. No to traktowałabym jako porażkę duszpasterską księdza. Kolejne z pytań już nie finansowych. Jak długo jeszcze za przygotowanie do bierzmowania będzie się uważało zestaw pieczątek za nabożeństwa w takiej ilości, jakiej nie mają najpobożniejsi parafianie w tamtym czasie? Odpowiedź na to pytanie, proszę Państwa, jest prosta. Tak długo, jak będzie żył ostatni ksiądz proboszcz uważający, że przygotowanie do bierzmowania to jest zbieranie pieczątek. Proszę pamiętać, że chyba w większości diecezji, jeżeli jest inaczej, to proszę dać mi znać, ale w większości diecezji to jednak nie jest rozstrzygane odgórnie przez biskupa diecezjalnego, tylko decyzję o formacji w swojej parafii podejmuje proboszcz. A z proboszczem można przynajmniej próbować rozmawiać. Proboszczowie i księża są też coraz młodsi. Ja spotykam naprawdę więcej wrogów niż zwolenników tego typu przygotowania. Więc owszem, mamy z tym problem, ale chyba on też będzie umierał. Pan Rafał prowokuje mnie tutaj, bo pisze, że choć w jednej parafii ministranci zrobili księdzu numer i na ślubie podłożyli kasetę z pieśniami pogrzebowymi. Ja nie wiem, czy prawdziwa jest ta historia organisty, który zirytował się na to, że raz, drugi i trzeci młoda para prosiła go o zagranie, cytuję, tej piosenki ze Shreka, więc zagrał piosenkę ze Shreka w całości Duloc wita was w ten cudowny czas. To było ostatnie, co zagrał w kościele. Stracił pracę. Chciałabym się dowiedzieć, czy ta historia była prawdziwa. Michał pisze, jak nie stać na gospodynię, to niech księża sami gotują i po sobie sprzątają, będzie taniej. Znów, nie wiem, jak to wygląda w większości parafii. Będę się zastrzegała, bo tu jest łatwo podpaść. Wszyscy proboszczowie, ci, których znam po 50 obecnie, jeżeli są na parafii sami, to znaczy nie mają wikariuszy, gotują już sobie sami i nie mają kogoś takiego jak gospodyni. To znaczy są umówione panie, które przychodzą pomóc, czy jakoś bardziej ogarnąć dom, czy ugotować coś, jeżeli nie ma pod ręką cateringu, są odpusty, czy jakieś większe uroczystości. Ale na co dzień nie. Panie gospodynie są zatrudniane tam, gdzie jest dwóch, trzech, czterech wikariuszy, każdy o innej porze wraca ze szkoły, żeby ten obiad zjeść. Tam trudniej logistycznie jest zorganizować to, żeby codziennie ktoś gotował. Zresztą wikariusze mają mieć zapewnione to wyżywienie na plebanii, więc tam gospodynie są zatrudnione i jeżeli ktoś z Państwa ma w głowie taki mit, że gospodyni to jest pani, która mieszka na plebanii, to jest już też coś, co odchodzi do lamusa. To są panie, które przychodzą do pracy o godzinie konkretnej i wychodzą o konkretnej godzinie. I też już to wcale nie jest takie częste. Och, Michał, który jest tutaj dzisiaj z nami, ale Michał pytał poprzednio, no więc powtórzymy pytanie. Jaki jest procent księży zakonników, którzy odeszli? Jeden około 40-letni ksiądz stwierdził, że już połowa księży z jego roku porzuciła kapłaństwo. Michał pisze, że jego to zdziwiło, że tak dużo. Co się dzieje, dlaczego odchodzą, czy księża zakonnicy mają z nimi jakiś kontakt. Procentów nie potwierdzę i wiemy, że to są dane, które diecezje bardzo niechętnie ujawniają, nie mam pojęcia. Ciekawe by to było. Czy są roczniki, w których to jest połowa? Patrząc na oko, na niektórych rocznikach może to być około połowa, co nie znaczy, że na każdych, bo są takie roczniki, z których nikt nie odchodzi. Co się z nimi dzieje i dlaczego, to ja nie potrafię odpowiedzieć. Czy księża i zakonnicy, pani Kinga pisze, nie stawia wysokiej ceny, tylko adekwatną? Ja się absolutnie z tym zgadzam. Chodzi o to, że
specjalista będzie kosztował i powinien dobrze kosztować. Ta cena jest wysoka dla księży, którzy nagle się dziwią, że tyle muszą zapłacić. Ale jestem za tym, żeby specjaliści, zwłaszcza zajmujący się sztuką, rękodziełem, oni dostają zdecydowanie za mało pieniędzy. Czy księża i zakonnicy mają jakiś kontakt z tymi, którzy odchodzą? To jest ciekawe, proszę Państwa, bo odnoszę wrażenie na podstawie znów tylko swoich doświadczeń, że to jest coś, co się zmieniło pokoleniowo. Że jeszcze 20 lat temu kontakt z takim kolegą, który odszedł, był sporadyczny albo żaden i urywał się natychmiast po odejściu, a dzisiaj ci najmłodsi księża często pozostają w bieżącym kontakcie z księżmi, którzy odeszli, jeżeli tylko ci, którzy odeszli, tego kontaktu sobie życzą, bo tu musimy wiedzieć, że ten, który odchodzi, może nie chcieć takiej relacji utrzymywać dłużej, no i trudno, żeby ktoś za nim gonił, ale jeżeli chce, to te relacje są utrzymywane. Trudno jest tylko powiedzieć, i ja tego też nie ocenię, możemy próbować się domyślać, czy jest to kwestia zmiany mentalności i tego, że te odejścia trochę są oddemonizowane, trochę tego, że łatwiej jest uzyskać dyspensę i wrócić do życia sakramentalnego, czy jest to kwestia tego, że ten kontakt jest po prostu łatwiej utrzymać, że łatwiej jest się znaleźć, że nawet jeżeli ktoś wyłączy telefon, to jeszcze jest Facebook, że mamy takie możliwości kontaktu, że nie musimy jechać za kimś albo go szukać po sąsiednich wsiach albo po sąsiedniej diecezji. Pan Henryk pyta, jak długo jeszcze będziemy bierzmować niewierzących. Ciekawe pytanie, tak długo jak będziemy się przeliczać w liczbach i zdawać raporty z ilości wybierzmowanych. Jakub pisze, że sam sobie sprząta i rzadko gotuje, ale się zdarzy. Ja znam księży, którzy gotują świetnie, proszę Państwa. Naprawdę są mistrzami kuchni i w ogóle. Pani Noli Gray pisze, że nie ogarnia i nie rozumie instytucji gospodyni księdza. Te instytucje powstały, proszę Państwa, w zupełnie innych czasach, kiedy rzeczywiście mężczyzna nie był w stanie sam sobie posprzątać, wyprać i ugotować. I jeszcze świętej pamięci biskup Wojtuś, który zmarł w czasie pandemii. Ja Państwu opowiadałam tę historię, nie chcę się powtarzać, no nie potrafił we własnym domu włączyć ekspresu do kawy. I przepraszał mnie, że nie może tej kawy mi zrobić, bo siostra akurat wyszła, a on nie umie tego ekspresu włączyć. I to było takie pokolenie, które nie było tego nauczone, ale proszę Państwa, no nie wiem, kto z Państwa dziadków, w sensie dziadków mężczyzn, ogarniał, prowadził dom, sprzątał i gotował. To była mniejszość. Z pradziadków to była jeszcze większa mniejszość. Więc no to jest spuścizna chyba tych pokoleń. Rafał pisze, że w Łodzi na Zielonej gotują i dobrze im chyba wychodzi. Tam to jest wręcz, powiedziałabym, konkurs, kto ugotuje lepiej. Ksiądz Mariusz pisze, że w Łodzi biskup Dajczak mówił, że jest o krok od wprowadzenia zakazu indeksów. Ja słyszałam księży, którzy przekonywali, że te indeksy doskonale robią, więc to jeszcze się pewnie będzie trochę, jeszcze będzie się trochę trzymało. Ojciec Lech wspomina, gdzie się podziały tamte czasy. W tym tygodniu zaszczyt, rozumiem, przyjmowania proboszcza na obiedzie będą miały rodziny i wymieniamy. Było tak naprawdę? Ja tego nie słyszałam u nas. Ksiądz Marek przypomina też te ogromne probostwa, gdzie naprawdę posprzątanie tego wymaga sił. Ta opowieść o organiście to niestety men. Taką miałam nadzieję, że jednak nie. Pani Marta, która tutaj zasypała nas pytaniami, no ale dobrze. Pani Marta pyta, dlaczego księży przenosi się z parafii do parafii. A czy Państwo by chcieli, żeby księży nie przenoszono z parafii do parafii? To jest takie moje pytanie. I proszę sobie teraz przypomnieć takiego księdza najmniej lubianego i że teraz muszą Państwo z nim przez 25 lat.
Tutaj ksiądz Maciej pisze, że gospodyni jest zatrudniona w parafie, gdzie pracuje jeden ksiądz proboszcz i można. No oczywiście, to wszystko zależy od tego, jak się rządzimy finansami i co jest priorytetem. Czy priorytetem jest drugi człowiek, czy nie. Księży z parafii na parafię przenosi się z różnych powodów. Po pierwsze, dlatego, że no nie każdy w każdej pracy się będzie sprawdzał. Po drugie, dlatego, że płodozmian jest dobry dla parafian. Po trzecie, dlatego, że płodozmian jest dobry również dla księży, to znaczy takie przywiązanie kogoś do jednego dzieła może być momentami niebezpieczne, groźne i może wyrastać w jakieś toksyczne formy. I oczywiście pewnie jakimś ideałem byłoby, gdyby te zmiany były dokonywane, ale żeby były dokonywane racjonalniej, to znaczy, żeby w tych zmianach były brane pod uwagę konkretne potrzeby konkretnej parafii, żeby w tych zmianach były brane pod uwagę konkretne kompetencje konkretnego księdza, żeby ludzie szli do tej roboty, do której się nadają i żeby szli do roboty, którą będą wykonywali dobrze. Co więcej, byłabym zwolenniczką tego, żeby szli na trochę określone czasowo kontrakty, czyli żeby ksiądz idąc do parafii wiedział, jako wikariusz na przykład, że ma tam spędzić 4 lata, a nie żeby szedł i nie wiedział, czy w zasadzie go po roku zabiorą, czy go zostawią tam na 7 lat. Wtedy można by rozsądniej, racjonalniej planować pracę w parafii, wtedy również proboszcz mógłby racjonalniej planować taką pracę. Można by wtedy rozmawiać również o kadencjach proboszczów, ale taka jawność nawet wewnątrz tych struktur kościelnych wydaje się, że byłaby zdrowsza, chociaż za tym, żeby te zmiany następowały, to jednak gorąco jestem i nie chciałabym, żeby, proszę Państwa, taki jeden proboszcz w jednej parafii, jeszcze jak jest sam księdzem i nie ma wikariusza przez 30 lat, to rzeczywiście dla parafian może być bardzo trudna próba wiary. Like Phoenix pyta, czy ciekawe, czy to mógłby być gospodarz, a nie gospodyni. Myślę, że w dzisiejszych czasach absolutnie mógłby to być gospodarz, a nie gospodyni. Taki szef kuchni, dlaczego nie? Pani Elżbieta pisze, na wsi w diecezji gnieźnieńskiej ksiądz proboszcz sam gotuje, na niejednej wsi w diecezji gnieźnieńskiej proboszczowie sami gotują i też dają radę. I znów pani Marta. Ja tutaj teraz czekam na odpowiedzi księży, bo to ciekawe. Słyszałam, że księżom nie wolno przyjaźnić się z wiernymi, a w szczególności z kobietami. Czy to prawda? Czy są tutaj jacyś księża na sali? Jestem bardzo ciekawa. Lech pisze, że jeszcze większa mniejszość, ładny tytuł dla książki o dzisiejszym kościele. To ja sobie go rezerwuję, napiszę ją kiedyś. Proszę Państwa, czytałam kiedyś taką książkę, poradnik dla księży jeszcze przedsoborowy i ta książka rzeczywiście pełna była takich porad dotyczących nie tylko takiej pewnej powściągliwości w przyjaźniach, relacji z kobietami, ale też tego, że ksiądz nie powinien iść z kobietą ulicą, że nie powinien nieść nad kobietą parasola, że nie powinien przyjmować zaproszenia do domu od kobiety, że nie powinien iść do kina, na tańce i tak dalej, i tak dalej. To była kwestia savoir vivre, po prostu tamtych czasów. Dzisiaj z tego, co wiem, tak patrzę w komentarze, ale tutaj jeszcze się Państwo księżmi zajmują, a nie przyjaciółmi. Nie spotkałam się jeszcze z żadnym dokumentem i z żadną książką, która by pisała o jakimkolwiek zakazie przyjaźni księży z wiernymi i z kobietami. Raczej jest to dzisiaj rzecz zalecana, dobrze widziana w takim sensie, że pomagająca księdzu budować te ludzkie relacje, o które nam też przecież chodzi, i dawać księdzu takie doświadczenie zwyczajnych, rodzinnych, życiowych problemów, żeby wiedział, do kogo mówi, z kim rozmawia, kogo ma przed sobą, kiedy staje na ambonie. Więc absolutnie taki zakaz przyjaźni z wiernymi i z kobietami nie jest prawdą. Jeżeli gdzieś taki zakaz funkcjonuje, to niestety
spotykałam się z tym, że taki zakaz funkcjonuje w żeńskich zgromadzeniach zakonnych. Że siostry rzeczywiście, to jest niemile widziane, żeby siostry przyjmowały zaproszenia do kogoś do domu, żeby się z kimś szczególnie zaprzyjaźniały, nawet listownie czy telefonicznie, nawet z innymi siostrami, nawet z innymi kobietami. Tam się wprost mówi o tym, że przyjaźń partykularna, tak to się nazywa, że przyjaźnie partykularne są niemile widziane, ale wśród duchowieństwa, wśród księży nie. Czytam Państwa komentarze, Państwo widzę, poruszył problem przenoszenia proboszczów i tego, czy powinni zostawać na kolejne kadencje. Próbuję nadgonić komentarze, ale oczywiście ojciec Lech Dorobczyński pisze, że przenosiny są błogosławieństwem dla księży, bo siedząc bez końca mościsz sobie gniazdko, idąc gdzie indziej musisz się uczyć od nowa, to bardzo potrzebne. To jest właśnie to przywiązanie do dzieła i to, że możemy się poczuć już trochę jak na emeryturze, będąc de facto wciąż jeszcze w czynnej służbie. Ksiądz Marek pisze, że nie ma ograniczeń w przyjaźni. Ksiądz Jakub pisze, że w zasadzie ma przyjaciół samych świeckich, nie wie, czy to źle, czy to dobrze. My mówimy, że to dobrze. Renifer Rudolf pisze, że ksiądz nie powinien mieć kota. Marcinku, czy ty nas słyszysz dzisiaj? Ksiądz Marek, nie wiem, czy kota i psa, nie? Więc tak, ja nie wiem, czy może, czy nie może. Niektórzy mają nawet osły i inne różne dziwne zwierzęta, Noli Gray pyta, dlaczego siostry nie mogą się przyjaźnić, jak można żyć bez bliskości drugiego człowieka. Ano tak można żyć, że kończy się to zaburzeniami, terapiami, depresjami, odejściami z klasztorów, bo człowiek potrzebuje bliskości, ale w klasztorze mamy być sobie wszystkie jednakowo bliskie, a najbliższe z tymi, które są nam najmniej miłe i których najbardziej nie lubimy. Więc jeżeli w ten sposób mówi się o przyjaźni gdzieś, argumentując to jeszcze totalną brednią pod tytułem Pan Jezus nie miał przyjaciół, no to wtedy właśnie łamie się człowieka i z tego rodzą się dramaty. Kto nie czytał, to polecam książkę siostry, tutaj więcej takich kwiatków w tej książce znaleźć można. Ciekawym aspektem mogłoby być wracanie księdza do rodzinnej parafii, mówi Filip. W diecezjach w Polsce raczej się takich sytuacji unika, żeby ksiądz posługiwał w swojej rodzinnej parafii, chociaż przyznam, że to zależy od ogarnięcia się biskupa, czy ogarnięcia się osoby odpowiedzialnej za dekrety i przeniesienia, bo zdarzają się takie wtopy, że ktoś się nie zorientuje na czas, że ten ksiądz jest przecież pochodzi z tego dekanatu, albo że się wysyła na jedną parafię trzech chłopaków z jednego rocznika i też się nikt przez rok nie zorientuje, że oni przecież jeden rocznik kończyli, więc może nie najlepiej, żeby pracowali razem. Mela chce wyjść, przepraszam. Kinga słusznie zauważa, bardzo dziękuję za tą uwagę, to jest właśnie to, o co chodziło. Ksiądz nie może mieć kota, bo to kot ma księdza, to kot ma człowieka, zawsze. Pani Kingo, brawo. Ksiądz Jakub pisze, że najgorsze w przenosinach są pudła z książkami. Dobrze, że przerzucam się na e-booki. Jakiś jest patent na te książki? Znaczy zdecydowanie prościej jest książki wiązać sznurkiem na pewno, w żadne tam pudła, bo to za ciężkie. Sznurkiem w pakieciki i to polecam. Panie Boże, żebym ja już się nie musiała nigdzie przeprowadzać. O to Cię bardzo proszę. Fufu, teraz Ty. Czy Wyście się uwzięły na mnie dzisiaj? Chodź. Czy nas tutaj ktoś, pan Ismaj, nazywa pseudokatolikami? Pan jeszcze nie wie, że my tutaj rozmawiamy rzeczowo, a jak pan ma tylko taki argument, to jest taki bardzo prosty sposób, żeby się pana tym pozbyć. Renifer Rudolf nie wie, kim jest Kinia. Kinia to jest pies księdza Marka, oczywiście. Takie rzeczy w tym programie stali słuchacze powinni już wiedzieć. Dobra, Karol. Karol też jest z nami dzisiaj. Pytał o listy pasterskie. Karol pytał, czy księża mają obowiązek czytać te listy zamiast kazań.
I pisze, że on chodzi do Dominikanów na Służewiu i tam jest kościół parafialny i nigdy nie było żadnego listu. I czy to jest wyjątek, czy strach po prostu odmówić biskupowi? No musimy trochę pamiętać, że zakonnicy zawsze będą działali na troszkę innych prawach. I jak nie przeczytają, to się nic wielkiego nie stanie. Ja prawdę mówiąc nie wiem, czy to jest formalny i prawny obowiązek. Ja się z tym w dokumentach nie spotkałam. Jest to raczej coś takiego, że ksiądz jednak działa w parafii zawsze z polecenia i z mandatu biskupa. W pewien sposób wykonując w tej parafii mandat biskupa. Nie działa tam tylko i wyłącznie z własnej woli i z własnym duszpasterstwem, ale w imieniu. Więc jeżeli działa w imieniu biskupa, no to formalnie powinien te słowa biskupa przekazywać. No pytanie, czy chodzi o przekazywanie, czy jest co przekazywać, o tak to nazwijmy dyplomatycznie. Wielu księży po prostu idzie w taki system, że streszczają ten list, ewentualnie czytają te listy nie tyle zamiast kazania, co streszczają go gdzieś w ogłoszeniach, tak żeby dopełnić obowiązku przekazania tego słowa, czy tego głównej myśli, wyrwanej czasem z wielkim wysiłkiem z listu, czy jednak... Nie oszukujmy się, zdarza się często tak, że księżom się nie chce mówić kazania, no i wtedy taki list jest wybawieniem, tak bym to nazwała. Wodzu miał kiedyś żółwia, zawsze mógł go zostawić samego. Czytam komentarze, Mela wychodzi, czy ktoś może potwierdzić statystyki, że Mela coraz później wychodzi. Meli się czasem zdarza w ogóle nie wyjść. Ja nie jestem w stanie badać statystyk, ale gdyby Państwo mogli, to mają Państwo pozwolenie. Pani Anna przypomina, że Kinia była kiedyś w biskupinie. Pani Kasia pisze, że jej wikariusz miał kiedyś hodowlę chomików. Ciekawe, czy ta hodowla była tak specjalnie założona, czy przypadkiem się zrobiła. Ksiądz Krzysztof, że każda pisze, że każda przeprowadzka jest trudniejsza, rzeczy coraz więcej, a kręgosłup coraz starszy. A trzeba nie obrastać w te rzeczy? Nie obrastać. Dobra. Cóż jeszcze? Pani Justyna pytała, co robi ksiądz, gdy w jego parafii kolega ksiądz głosi herezję? Bywa, że współcelebruje. Matko Boska, proszę Pana, my jesteśmy w rzymskim kościele, jest Pan zablokowany. Naprawdę, albo tu rozmawiamy, albo... Jak ksiądz kolega głosi herezję i nie podejmują tematu przy śniadaniu i że to częste zjawisko, to znów zależy od parafii. To zależy od tego, jacy księża się spotkają, na ile mają do siebie zaufanie, na ile są otwarci na krytykę. Spotykałam księży, którzy potrafili nie tylko sobie coś powiedzieć, ale to wtedy robią w taki subtelny sposób, bawiąc się w loże szyderców, wykpią bezlitośnie i wtedy ten drugi już nigdy takiej herezji nie palnie. Są miejsca, gdzie rzeczywiście się toczą dysputy teologiczne, raczej rzadziej niż częściej, a są takie, że po prostu wszyscy wiedzą, że to jest wariat i zawsze tak mówi i nikt się tym nie przejmuje. Niestety, bo jednak byłabym za tym, żeby takie reakcje były podejmowane. To pewnie było pytanie do tego, co Wojtek robi, kiedy ktoś w jego parafii mówi herezję, więc ja nie wiem, co Wojtek robi, znając Wojtka, to jednak nie milczy. Pani Irena pytała, no też czy zdaniem księży, ale tutaj pozwolę sobie pomyśleć, powiedzieć, co ja moim zdaniem myślę, czy parafianie mają prawo być informowani o powodach nagłego odwołania księdza, na przykład wikariusza z parafii. Ja tutaj powiem, że to zależy. Proszę pamiętać o jednej ważnej rzeczy, że mamy do czynienia z czymś takim jak domniemanie niewinności, a jednocześnie zgodnie z obowiązującym prawem dzisiaj, jeżeli tylko wobec jakiegoś księdza pojawi się tylko oskarżenie o jakieś czynności związane z nadużyciem nieletnich seksualnym, to takiego księdza natychmiast trzeba odsunąć od obowiązków. I my jeszcze nie wiemy, czy to oskarżenie jest prawdziwe, czy ono jest tylko pomówieniem.
I jeżeli biskup ma poważne wątpliwości, czy to aby nie jest pomówienie, a pamiętajmy, że księdza jest pomówić bardzo łatwo, więc jeżeli to są poważne wątpliwości, że to może być pomówienie, to ten ksiądz musi być odsunięty od obowiązków, a ogłoszenie dlaczego, no jednak skreśla tego człowieka na całe życie. Więc my powinniśmy być absolutnie informowani o zakończeniu dochodzenia w sprawie danego księdza. Powinniśmy być absolutnie informowani o wyrokach, które zapadają w sprawie konkretnego księdza. Ale czy powinniśmy być informowani o każdym pojawiającym się oskarżeniu i o tym, że on z powodu oskarżenia jest zabierany? Boję się, że moglibyśmy wyrządzić tym sporo krzywdy ludziom, którzy ostatecznie mogą okazać się niewinni. Dlatego mam tutaj takie wątpliwości. Nie wiem, jak Państwo uważają. Oczywiście Państwo mogą mieć tutaj inne zdanie. Możemy się nie zgadzać. Sprawdzam, co Państwo jeszcze pisze. Der Karol pisze, że ogłoszenia u niego były dłuższe od kazania. Może dobrze, bo ksiądz lubi żartować i brylować przed wiernymi, to może lepiej tak, jeżeli robi to w ogłoszeniach. Owszem. Cóż tu jeszcze? Pani Ania Marzycielka pisze, że ostatnio była załamana po kazaniu młodego księdza, herezja goniła herezję. Zastanawiałam się, co robią z tym inni księża z parafii. Reagują, czy może w ogóle nie słuchają? A ja mam pytanie, a co każdy z nas robi z tym, jeżeli słyszy, że herezja goni herezję? Bo my musimy mieć też świadomość tego, że księża rzadko słuchają nawzajem swoich kazań. To się czasem zdarza przy koncelebrach. Ale nie zawsze. Jak tam jest na parafii głośniczek z kościoła, to nikt się nie słuchuje w to, co ksiądz opowiada. I rzeczywiście może się zdarzyć tak, że ksiądz mówi herezję, a Ania Marzycielka albo inna Monika Białkowska jest jedyną, która się orientuje i mówi, kurde, coś tutaj mocno nie gra. I teraz to jest moja odpowiedzialność, czy ja pójdę i pogadam z księdzem i czy mu zwrócę uwagę, że coś mi tutaj jednak zgrzytało. I to nie jest kwestia tego właśnie, jak Ann pisze, że nie wszyscy księże mają dar mówienia, bo tego się nie będziemy czepiać, nie każdy musi mieć, mamy różne talenty, ale tutaj Henryk zwraca uwagę, że może lepsze jest słowo pomówienie niż oskarżenie, tylko że tego nie wiemy. W momencie, kiedy to wpływa do biskupa, no to jest po prostu oskarżenie, podejrzenie kogoś o jakiś czyn. Zanim dojdziemy do tego, czy to jest pomówienie, trzeba pewne fakty sprawdzić, a to trwa. Noli Gray pisze, że bardzo lubi porozmawiać z księdzem o jego kazaniu i są tacy, którzy już uciekają, jak ją widzę. Ksiądz Marek pisze, że często siadał w kuchni i słuchał proboszcza jako neopresbiter i że to była prawdziwa szkoła homiletyki. Szkoły homiletyki są dwie, bo się można uczyć, jak mówić i można się uczyć, jak nie mówić. Prawie Morały, jak zwykle bardzo mądrze, mówi, że idzie czasem i pyta, skąd taka, a nie inna myśl. I myślę, że to jest dużo mądrzejsze i roztropniejsze, niż iść i powiedział ksiądz herezję, bo wtedy się włącza komuś mechanizm obronny. I dla równowagi też, no, warto pochwalić. Ja tu ostatnio pochwaliłam księdza, którego kazanie słyszałam, nie wiem, czy nas słucha, ale o tej kurze na grzędzie to nadal pamiętam. Kasia pisze, że proboszcz nie poinformował, że wikariusz jest byłym wikariuszem i siedzi w więzieniu. No to są właśnie takie przykre sprawy, które powinny być wyjaśniane, że w momencie, kiedy jest wyrok, to powinno to być jasno ogłoszone. Czy mi się zdarzało zwracać uwagę księdzu, który mówił herezję? Jak go znałam, to tak. Czasem już mi się nie chce, ale prawdę mówiąc ostatnio to nie mam takich okazji, to znaczy nie słyszałam herezji na kazaniu, już dawno nie słyszałam herezji na kazaniu w sumie. W tej parafii, w której jestem, to nie słyszę herezji na kazaniu. Czasem słyszę, że kazanie jest złożone z 35 zdań z poradnika dla młodego księdza, nie? Że pobożne i niekoniecznie trzymające się kupy. Ale herezji nie. Właśnie to też jest jakieś szczęście. Rafał pisze, że głośniczek na plebanii służy do tego, żeby informować, że czas składkę zbierać.
ksiądz Andrzej tutaj coś pisze, ale długo i nie przeczytam. Noli Gray, dziękuję, prawie morały, że zastosuję. Myślę, że tak, wtedy jest szansa, że księża nie będą uciekali. Co to jeszcze było? Jakob pytał, chyba dzisiaj już pod postem, dlaczego w kościele muzyka nadal jest grana na żywo, a nie włączana z nagrań, jak u Świadków Jehowy? Zaoszczędziłoby to pieniądze w małych i ubogich parafiach. No właśnie dlatego, że w liturgii nie chodzi o pieniądze. Że tu nie chodzi o to, żeby zaoszczędzić coś, tylko chodzi o to, że sama muzyka jest częścią liturgii. Prawdziwa, żywa, sztuczna. I dla mnie sztuczna muzyka, szczerze mówiąc, w kościele stoi mniej więcej na takim poziomie, jak sztuczne świece. To znaczy ten plastik z olejem wlewanym do środka. To ten sam poziom autentyczności w liturgii. Poza tym pamiętajmy, to dla mnie samej było ciekawe, ja nie wiem, czy Kuba to potwierdzi, gdzieś dawno temu czytałam o takich badaniach i je zapamiętałam, że człowiek, nawet taki mały człowiek, po domu tam ledwo się uczy chodzić i mówić, uczy się śpiewać tylko ze śpiewu innych, ale radio tak nie działa. I prawdopodobnie dlatego dzisiaj ludzie już nie potrafią śpiewać i nie umieją śpiewać, bo było im włączane radio i magnetofon, a nie śpiewali z innymi. Kiedyś się śpiewało w gospodarstwach, w domach, przy darciu pierza i głos się człowiekowi ustawiał, wyrównywał, a my jak śpiewamy z radiem, to nie słyszymy, że fałszujemy. I gdzieś to tak, takie mi coś świta w głowie. Nie wiem, na ile jest prawdziwe, bo czasem takie wiadomości zostają. Nie wiem, dlaczego Delila też była poruszona kurą na grzędzie i uroczą analogią, więc bardzo serdecznie dziękujemy. Ksiądz czasem tutaj ponoć przychodzi posłuchać, ale przecież go nie będę, zdradzała. Kto śpiewa dwa razy się modli? Tak, tylko proszę Państwa, pamiętajmy, że w liturgii wszystko coś znaczy. Żaden gest w liturgii, żadna rzecz, żaden przedmiot używany w liturgii nie jest tam przypadkowy. Jeżeli my siadamy na liturgii, to nie jest postawa spocznij, usiądźcie i odpocznijcie sobie, tylko siedzenie jest postawą teraz chcę słuchać, to jest postawa słuchacza. To wszystko coś znaczy i teraz zastępowanie tego rzęsem czymś nagranym wcześniej jest po prostu fałszem, to jest fałszowanie, to jest zakłamywanie liturgii i uważam, że dużo zdrowsze jest, jeżeli w liturgii będą śpiewały trzy panie szczerym sercem, bez żadnego instrumentu, niż puszczenie jakiegokolwiek nagrania, to jest nieporozumienie. Michał pisze, że jak się mówi, że ksiądz prawi herezję, to warto dodać, jaka to herezja. Jak będziesz, Michał, szedł do księdza i mówił mu, jaką herezję powiedział, to ja cię zapewniam, że w następnej niedzieli będzie wisiała kartka w kościele, tego pana nie obsługujemy. Tak się będą ciebie bać. No ale my po teologii jesteśmy, to państwo rozumieją, bo my z Michałem razem studiowaliśmy i tak dalej, już państwo to słyszeli. I pani Ela już na koniec, to pytanie było zaskakujące i się rozwinęła trochę dyskusja w komentarzach pod zapowiedzią tego programu, czy w czasie prywatnej rozmowy z księdzem trzeba obowiązkowo zaznaczyć, że jest to rozmowa poufna, żeby nikomu nie mówił innym księżom i proboszczowi, o czym była mowa. I czy ksiądz na początku powinien powiedzieć, że my mamy zaznaczyć, że to jest poufne. Była to dla mnie trochę dziwna dyskusja, tam się rozwinęła, aż taka niepokojąca w pewnym momencie, dlatego że pani Ela mówi, że zaznaczyła na końcu tej rozmowy księdzu, że ona chce, żeby to było dyskretne i ksiądz powiedział, że dobrze, że to powiedziała, bo inaczej on by musiał to opowiedzieć współksiężom. Proszę Państwa, jest oczywiste, że tajemnica spowiedzi obejmuje wyłącznie spowiedź. Druga sprawa jest taka, że jeżeli się komuś zwierzamy z poufnych rzeczy, to traktujemy się nawzajem jak dorośli ludzie i potrafimy zachować cudze sekrety i cudze intymne sprawy dla siebie, nawet jeżeli ten ktoś nie zaznacza jakoś specjalnie, że jest jego intymne i proszę o tym nikomu nie mówić, gdzieś to wyczytujemy. O czym ksiądz musi
powiedzieć. Jedyna rzecz, którą ksiądz musi powiedzieć swojemu proboszczowi, biskupowi i prokuraturze, to jeżeli w rozmowie od nas, z nami, usłyszy o wykorzystywaniu seksualnym osób nieletnich. Wtedy musi o tym powiedzieć, bo do tego go zobowiązuje prawo kanoniczne i do tego go zobowiązuje również w tej chwili świeckie prawo. I to są takie jedyne sytuacje, kiedy ktoś może powiedzieć, że musi powiedzieć o tym, co ode mnie usłyszał. Innej takiej sytuacji jakoś sobie nie wyobrażam. Kuba tutaj podrzuca, że śpiew jest sposobem ekspresji człowieka i tak dalej, i tak dalej. Michał pisze, swoją drogą to dobry program na teleturniej katolicki. Jaka to herezja? Michał, a jak ty myślisz, kto by mógł to prowadzić i kto by mógł brać udział w tym teleturnieju? Przecież tam z 10 osób w Polsce, 15, 30... I kto by to oglądał? I kto by tę herezję od siebie odróżnił? Emilia pisze o liturgii tu i teraz, a nie nagranej wcześniej. Pamiętamy przecież, że w czasie pandemii pojawił się ten zakaz udostępniania liturgii po jej zakończeniu, czyli mogliśmy uczestniczyć w liturgiach online, czy uczestniczyć w cudzysłowie, bo to nie jest jednak pełne uczestnictwo, ale rzeczywiście oglądanie tego po, no trochę mija się z celem. Ann pisze, skoro mówimy o sztuczności, kiedy skończą się styropiany i sztuczności wszelakie w dekoracjach świątecznych. Jak się złoża styropianu wyczerpią. Albo jak będą pieniądze na to, żeby zapłacić artystom. Czyli nigdy nie wiem. Pani Joanna pisze o organistach, którzy ryczą i walą w organy jak cepem. Nie przeceniałabym znaczenia organów, rzadko grają na nich pięknie, polecam szkoły dla organistów, czasem to pomaga, czasem nie pomaga. Są i organiści, którzy potrafią grać jednym palcem, co innego puścić, czy śpiew, co innego puścić, podkład do śpiewania, pisze pani Teresa, ale ta muzyka też ma. Lechu, pytanie dla Państwa, to jest ciekawe, co wolicie, kiedy wchodzicie do kościoła, czy ciszę, czy delikatny chorał? Pani Anna pisze, że ciszę, Joanna, że jeżeli odtworzony, to jednak ciszę, a dla mnie ten chorał odtworzony przed chyba w niczym by nie przeszkadzał, po prostu lubię chorał, a tak rzadko mam ochotę go usłyszeć, że cieszyłabym się z każdej okazji, kiedy mogę dobrego chorału posłuchać. Dobra, proszę Państwa. A Państwo jednak wolą ciszę. I to też jest ciekawe, i to też jest ważny głos dla księży. Obawiam się, że nie był ten program zbytnio konstruktywny, że nie był zbytnio ambitny, ale trochę sobie pogadaliśmy, trochę odpoczęliśmy, tak na dobry wieczór, na dobre wejście w tydzień, cóż innego można powiedzieć. Ja Państwu przypominam o tych patronajtach i o tym, że kawę można kupić, tam chyba się gdzieś powinno wyświetlić i że na YouTubie subskrybuj i że na Facebooku na stronie Reportaż z Wycinków Świata lubię to i że pod postem i tak dalej, i tak dalej. Przypominam, że w czwartek się nie widzimy. Widzimy się za to w poniedziałek, no i będziemy grzać emocje, jako że to będzie ostatni poniedziałek pod miłościwym panowaniem przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski arcybiskupa Stanisława Gądeckiego. Następny poniedziałek już będzie pod panowaniem innego przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, więc czekamy. Czekamy, proszę Państwa, dobrego tygodnia Państwu życzę. To był program Reportaż z Wycinków Świata. Monika Białkowska, Fufu i Melanie obecni. Dobrej nocy.